Witam serdecznie, drugi raz w tym roku na rybach. Pierwszym razem mi się nie udało. Tym razem wypróbujemy pelecik chłopaków z Rzeszowa, łowca. Jak kojarzycie, filmiki ryby, ryby, ryby. Takiego testa robimy, także zgodnie z instrukcją. Najpierw jakieś tam namaczanko 5-minutowe. Dodamy do tego peletu. O, teraz tylko na kilo. Do wcześniej rozrobionej zanęty, zaraz ją będę sitował i zobaczymy o wyniki. Pozdrawiam. Po 2 godzinach zasiadki niestety nic się nie dzieje, kije rzucone jak widać. Kolega tutaj, Andrzej, miał jedno branie, a my na razie zero, także ciężko powiedzieć coś na razie o pelecie lucia. Czas pokaże. Zmieniły się warunki pogodowe, zaczęło świecić słońce trochę, przestał wiać wiatr. Nadal jest brędza. Tak to wygląda z grubsza. Ten po drugiej stronie nasz kolega fanklubowy Jacek walczy, już 2 leszczyki złapał. A my nadal zero. Jedno branie oficjalne. Po namowach kolegi Andrzeja żeśmy zmienili miejscówkę. Znajdujemy się teraz kilka kilometrów dalej na rzece zupełnie o innym charakterze, na rzece Łapce. Bardzo wolno dzisiaj płynie, zobaczymy. Słyszeliśmy, że jest biur tutaj akurat, tam było cienko. Kolega fanklubowy siedział nieopodal, złapał 2 leszczyki, a nie dużo, takie do 40. Na razie czekamy, dopiero pierwsze zarzuty. Ekipa cała w komplecie. Kolega Andrzej tutaj do boku postawił wędkę. Jest to typowe postawienie wędki na małych uciągach. Bardzo efektywne, bo proszę zobaczyć, jak ta szczytówka teraz się zachowuje. Zrobimy sztuczne branie. O, wszystko widać i buja się jeszcze. Tak to wygląda z drugiej strony. A oto Andrzejek. Pomachaj ładnie. Hello. Jest pierwsza ryba, proszę państwa, dzisiaj. Płotka takich rozmiarów. Gratuluję, łowcy. Sam raz nasz szczupaczka idealna. Kaczyn, rielej, skurde. I pój, po mamusie. O. Poszła. Poszła. Finą dał. Także kolega Andrzejek coś tam ciągnie. Jest następca, wielkolud. Wydawała się, że będzie większa. Ale pomału będzie. Ale na razie 2-0 jest, przegrywam. Malutka poteczka. Niestety inną zanętę ma tutaj kolega. Zanęta sensasa z rybakami. O, pinka. Zbliżenie. Garnąc plus naleszcza, zapomniałem jak to się nazywała ta zanęta. Także taki miksik. Jak na razie może coś. Proporcje jakie są? 1 do 1? Nie, 1 do pół. 1 do pół. Czego do czego? Gardonsa do leszcza. Gardonsa kilogram, a leszczowego pół worka, jak na razie zobaczymy. I na razie coś się dzieje, u mnie lipa na razie. Panowie z Rzeszowa coś tutaj chyba mnie oszukali. Oczywiście mówię wszystko w żartach. To jest akurat moja zanęta, między tą zanętą, o. Pelecik widać wyraźnie. Zobaczymy. No i nadeszła ta chwila, podsumowanie dzisiejszego dnia. Niestety, ale przegrałem dzisiaj rywalizację. Andrzejek wygrał 3 płotki, całe 3 płotki takie wielkie. Super biur był, naprawdę jesteśmy tak zadowoleni, że aż nam żal po prostu to dochodzić. Zimno się robi trochę, dlatego zbijamy manele i no nie ma nic tutaj więcej po nas. Tutaj jeszcze zawodnik, który zdobył 2. miejsce największą płotką. Oto on, Michael złapał płotkę i złoiłem ci dupę. I złoiłeś mi dupę na tym pelecie właśnie, o, chłopaków z Rzeszowa. No,
Nie wiem, czy to jest kurde kwestia po prostu jeszcze takiej pory roku, czy o co chodzi, ale bardzo słabe brania, bardzo mało wędkarzy też nad wodą. Jak przyjechaliśmy, trochę więcej było. Teraz paru spinningowców, jakiś tam inny facet się rozkłada i jakoś tak nie widzieliśmy, żeby ktoś cokolwiek w ogóle łapał.